Jezu, ja nie mam kawy. Ja ci, no idź po kawę, jeszcze mamy czas. Dobra. Idź, tylko kawla mi nie zerwij. A moją też możesz przynieść. Please Jezu, and thank you. Dzień dobry kochani, witam was bardzo gorąco z moim gościem specjalnym. Jest ostatek, jak jesteśmy razem, ale korzystamy z każdej tak, minuty. Ostatni dzień. Mariusz czuwa nad dziećmi, miejmy nadzieję, mocno w to wierzymy. Słuchajcie, postanowiłyśmy z Iwoną przyjść z jakimś takim, nie tagiem, bo nie ma takiego dobrego na nas tagu, ale mamy takie pytanka odnośnie, w sumie nie wiem czego, bośmy tak czytały. No, to było nie? Tak skombinowane w ciągu 5 minut. To jest w ogóle Iwona z kanału Polish Spirit USA, jeśli nie wiecie, to poznajcie Iwonkę. Iwona mieszka z rodziną w North Carolina, ma 3 dzieci, bardzo podobny wiek nasze dzieci są i od roku ponad się znamy z social mediów, ponad. Ale tak naprawdę fajnie się znamy i wiedziałyśmy, że musimy się spotkać w końcu, siąść razem i coś wymyślić i natrafiła się okazja Halloween, więc korzystamy ile się da, bo niestety tego czasu jest za mało, ale... Dążąc do tego, do czego ja chciałam, co ja chciałam nie powiedzieć. Wiem. O, jak żeśmy się poznały. Ja napisałam z Iwoną na Instagramie i wyobraźcie sobie, że Iwona miała 2 accounty. Jedno dzieci, a drugie tak, swoje. Ale już nie miałam czasu na te dzieci. I myśmy zaczęły pisać, tak z, nie wiem z czego, z, no po prostu. I nam się tak dobrze pisało już ten pierwszy raz. No ja sobie nawet siedziałam na krześle i mówię do Adama, ale mi się z tą dziewczyną dobrze pisze. No i pisałyśmy o wszystkim i o niczym. I wyobraźcie sobie, że ja przez miesiąc czasu ja nie połączyłam, naprawdę przez miesiąc czasów ja nie połączyłam faktu, że to account dzieci i totalnie. Iwona to są te same 2 osoby. Więc ty mnie tam za, na swoim kanale nawet powiedziałaś w konkursie, żeby ludzie do mnie przyszli, ja dalej nie czaiłam, że bo ja w ogóle była taka akcja, że jak ja weszłam na Natalii kanał i ja mówię, Jezus, jak to wygląda pięknie, piór, u mnie to były wtedy tylko zdrabki. No, o, zdrabki były. A, nie tylko zdrabki, no nie kilka, tylko, no. Ale Natalia miała tak pięknie, to wszystko wyglądało. Pamiętam te jedne thumbnail z kapelusikiem. Ja mówię, jaka laska, ona ma pewnie, no z 200 tysięcy subskrybentów to ma. Patrzę, że nie. Ja mówię, okej, to trzeba wymyślić. I zrobiłam wtedy konkurs taki, no. Także tak wszystko zaczęło. Tak się zaczęło. I się tak ale co najlepsze jest, nie ma czegoś takiego, że jedna drugiej czymś pomoże i ta druga połówka musi, czuje takie napięcie, że musi się odwdzięczyć. Ale nie, czymś. Ale nie ma, wiesz, nie? Jest taka chęć. Nie jest, jest, taka chęć, jest, bo chcesz, to chyba jest naturalne. Tak działamy razem, tata jedzie. Tata. No. Nie, no po prostuśmy się zakumplowały i w pewnym momencie się tak stało, że rozmawiamy ze sobą codziennie. I to na początku na Instagramie, potem na telefonie i także musiałyśmy się spotkać. Codziennie rozmawiamy. Codziennie. No codziennie. Teraz już nie codziennie, bo czasem jestem w pracy. Weekendy czasami takie i są weekendy, busy. Weekendy były rodzinne, busy. Mhm. No, ale żeby nie przedłużać, to macie tutaj taką historię naszej znajomości. Pokrótce. W pigułce. W pigułce, w pigułce. Ale... przechodzimy do filmiku, więc jak zrobimy? Ja będę zadawać pytania, Iwona będzie odpowiadać, Boże, a potem spotkamy się na Iwony kanale, które będziecie mieć link na dole i zrobimy w drugą stronę. Iwona zadaje mi pytania, które sama wybiera, to nie będą te same pytania. Mamy listę różnych pytań, więc będziemy wybierać, co nam się wydaje, co nam, nas interesuje może, nie? I tak to się będzie działo. Tak więc, żeby nie przedłużać, szukam pytań. Okej, to jest takie pytanie pod Iwonę. Iwonka, gdybyś miała mieć sklep, co byś w nim sprzedawała? Granat. Nie, ale... Kwiaty, kwiaty, bo ja byłam kiedyś florystką i bardzo tak z pasją podchodzę do właśnie kwiatów, do różnych strojków, lubię coś tam. Ale lubisz, masz rękę do tego. No, tak mi się podoba, szczególnie jak są jakiś sezon, jest typu właśnie Święta Bożego Narodzenia albo Halloween, to coś tam zrobić, no. Tak. Tego roku niestety byliśmy skupieni na wyjeździe do pani Sertler. No. Dużo się działo, mało czasu było. Ale dobra, no to byś miała kwieciarnię. Tak. Dobra, chciałaś, to masz. Jaki jest twój taneczny ruch i czy możesz mi go, proszę cię, pokazać? Okej, okay, ja byłam kiedyś królowa dance floor. Ale ja muszę się chyba odsunąć jakoś, ja nie... No ale dobra, spróbuję na opowiedz siedząco, nie wiem. I potem możemy dograć, jak mi go pokażesz. Ja zawsze lubiłam jakieś R&B. Kiedyś w Szkocji przez przypadek brałam udział w takim... przez przypadek. Fight. Fight, wiesz, jak walczą, nie? W tańcu. Wiesz, o co chodzi? Ja nie wiedziałam, że biorę w tym udział. Dopiero... Goście kamerę, no come on, you next! Ja mówię... A, to uciekam. Ale dobra, było... No, no ja zawsze tak jakieś R&B, to wiecie, najczęściej to... Samo nią niosłam. Tutaj. Ale no nie widzi. Ja to zagram za chwilę. Ty czekaj, o czekaj, 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 mam plan. Iwona pokazuje swój R&B ruch. No, to zaczynało się tak. To moje najbardziej, ale wiesz, z muzyką jest ale lepiej, wiem, nie? Z muzyką to pewnie ma więcej sensu. Albo Gold Digger. A ja, to...
Ja miałam podobnie, tylko że ja najbardziej to właśnie to, to i w tym stylu, nie? A potem idą te kocie ruchy. Popatrz na nią, jest dobra. Lisista. Elegancko. Szkoda, że muzyki nie mogliśmy... Ty, ale może dać... Mogę zawsze podłożyć następne pytanie. Jesteś gotowa? Nie. Jaki jest twój najlepszy tekst na podryw? Dzika lisica już zatańczyła, teraz czas na podbój. Ty, to mógł być przez taniec, ale ja nie mam czegoś takiego, ej. Cześć. Padłeś z nieba? Ale jesteś, masz oczy takie błękitne. Nie, Marusz, nie ma błękitnych, ale nie mam czegoś takiego, bo zwykle to mnie podrywali. A jakbyś musiała podrywać? Jak mi nie... Ja wzrokiem. No chyba tak, tak. Adama wzrokiem. To, co chyba kobiety robią, to tak. A do Mariusza to zagadałam, cześć, co tam, słuchać, żyjesz? O, bo to ty napisałaś do Mariusza pierwsza, nie? No tak, ale to nie było... No nie, to nie było... To nie było już wtedy, że ja coś chciałam, czy coś, tylko ja się obawiałam, czy on żyje w ogóle. No, dowiedziałam się, Że w Marines jest. Zmartwiła się. Wiemy, ale... jak to działa. Dosyć okay, normalnego. Okej, jak ubrałaś się najgorzej w życiu? W jakiej okazji i jak? Tylko nie żadne te. Masz na myśli, że co drugi dzień. Nie, ale masz taką stylówkę. Ja mam taką stylówkę, co się ubrałam i myślałam, że jestem fashion. To było w gimnazjum, w trzeciej gimnazjum to był mój styl. Ale powiedz mi pierwsze ty, chyba że chcesz, żebym cię Powiedz, bo ja okay. Teraz nie mam takiego tego. Miałam taką fazę, nie wiem skąd to przyszło. Miałam takie dzwony. Ja się zawsze czułam gruba, więc te dzwony sprawiały, że czułam się jakoś tak szczuplej. I miałam spódnicę taką szkocką. I słuchajcie, ja nakładałam tą spódnicę na te dzwony. I chodziłam tak. Oh my god! Ale ja tak chodziłam świadomie. Masz to zdjęcie gdzieś? Nie mam zdjęć z tamtego czasu. Moje siostry na pewno pamiętają moją stylówkę. To był hit, to był hit. No to ja chyba też mam dzwony. Było wtedy taki... Ja miałam 12 lat i było też taka stylowa. Wiesz, te Ace of Base. Ojej. No ta muza była. Ja miałam też takie, kupiłam sobie dzwony z taką koronką tu na kolanach i do tego pamiętam czerwona bluzka, która miała jakieś kuźwa dzwoneczki, tutaj to się tak jakoś zapinało i no to było tragiczne, tak szczerze mówiąc. Ja jeszcze miałam też dzwony i taka sukienka obcisła. Co ja miałam spódnicę na dzwony? I do tego nie. Ubrałam, bo jeszcze biust taki nie był, ubrałam to takie gąbkowate i wiesz, jak się nachyliłaś, to była taka pustka. No, także chyba to było moja najgorsza stylowa. Miałyśmy bardzo podobny styl za młodo. Dobra, teraz taka normalna. Jaki film zawsze wyciąga cię z dołka? Wystarczy, że vloga twojego zobaczę, tak wczoraj oglądałam. Ale Skazany na Shawshank albo właśnie coś... Ogólnie ja lubię filmy z tematyką właśnie jakichś typu wampiry, ale to mówię teraz bardziej chyba o serial, ale kurde, żeby... Dirty Dancing chyba. O, yo. To jest fajne. Oglądałam pierwszy raz w tym roku z Adamem. Żartujesz! Naprawdę. Nie wiem, dlaczego nie widziałam wcześniej. Ja chyba, nie wiem, natrafiłam na to. 85, nie wiem. Fajny film, podoba mi się. Taki pozytywny. Ja na to pytanie nie będę odpowiadać, ale Iwonie zadam. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, którą trzymasz przy łóżku? Czekajcie, mam jakieś lekarstwa. No nie wiem, tabliczkę czekolady. Mam. O wiem, kombinerki. Kombinerki? Kombinerki! W sumie to jest w szafce, ale no widzicie, nie wiadomo, co się nigdy stanie, nie? To jest twoja weapon of choice, tak? Twoja broń wyboru. Kombinerki. I nawet tam jest śrubokręt jeden chyba. Taki. No to jest śrubokręt, już coś by działała może. No jakby Marusz mnie przykręcił do łóżka, bo to wiecie. Trzeba byłoby się. Łóżko trzeba było skręcić. Okej, okay, w jakim świecie, z jakiego serialu bądź filmu chciałabyś żyć, a w jakim byś ze żadne skarby nie chciała żyć? W jakim serialu? No w świecie tego serialu, nie w serialu. Wiesz, jakbyś miała jakiś ten i w tym świecie byś mogła żyć, to jaki... Ogólnie wiesz, to ja serial, jestem nie? bardzo zafascynowana takimi tymi latami 20. 60. Kurde, tak kobiety się ubierały, takie kobiece były takie. Bardzo no. I te szmineczki i te brwi. No tak mi się wszystko podobało. I nie wiem, czy ktoś z was lubi właśnie filmy, czy tam z Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, ale... Te kreacje były coś cudownego. Nie, naprawdę taki pamiętasz piękny. Pamiętasz śniadanie u Tiffany'ego z Hepburn? Przecież ona miała tą kreację cudowną i ta fajeczka. No, piękna. No, to jest ładna. I Marilyn Monroe. A w jakim byś nie chciała? Kurde, chyba właśnie początek tych 90. Kojarzysz te modę lata 80? Wiesz, tutaj skrócone włosy, tu długie, nie? To chyba dla mnie to było najbardziej takie obciachowe, nie? To nie. Ty, my musimy kiedyś imprezę zrobić taką. Takich lat. Dekady, no coś. To by było dobre. Dobra, jedziesz następnym. Okej, jaka jest najlepiej ci znana wymówka na spóźnienie się? Rozmawiałam z Natalią.
Ona tak ma cały czas, że gada, a potem się tak rozgada. Ja? No masz tak czasami. Kiedy? Jak gadamy przez... O no tak, ja dzwonię wczoraj do Iwony i mówię, hej, tylko na chwilę. I jak się... Ale raz rozmawiałyśmy i akurat miałam jakiś taki dzień, że mi się gadać nie chciało, więc słuchałam. I Iwona do mnie na końcu rozmowy mówi, ale mi się dzisiaj dobrze z tobą gadało. Ja mówię, no tak, bo dzisiaj ci pozwoliłam powiedzieć. No. Prawda. Ja się, no niestety. Ale ty tak masz, ty jak z siostrą nagrywasz, w tej Ameryce tak samo. Staram się nie wtrącać. Tak, to jest bardzo ciężkie i raczej niemożliwe. Cicho. To jest twoja wymówka na spóźnienie się? No nie no, a jak ale... do szkoły się spóźniasz? Nie, nie, spóźniam się do szkoły. No to zwykle zwalam na Mariusza albo dzieci. Też dobre. No. To działa. A Iwona jako dobry ten... kucharz, jaka potrawa powinna zareprezentować Polskę za granicą? Kluski śląskie, rulada! Tak, modra kapusta, hej! Widzisz, miałam tak? Pewnie kluski śląskie z uwielbiam roladą, kluski śląskie, to jest najlepsze danie, jak ja tylko przyjeżdżam. Aha, jeżeli chodzi o zupę, to barszczyk czerwony z uszkami, o, tak na rozgrzewkę. A my zawsze to z Mariuszem. Barszczyk bardzo lubię. Uwielbiam, uwielbiam, no to jest takie danie... Swojskie według mnie i pycha, naprawdę z Polską mi się tak kojarzy, to powinno być tak reprezentowane. A jeszcze jak jesteśmy przy temacie jedzenia, to nie z listy, ale mi się nasunęło, uwielbiam to pytanie, jaką potrawę mogłabyś jeść cały czas do końca życia? Kluski śląskie. Naprawdę? Nie no. Ale tak serio, wyobraź sobie, że tylko ci pozwolą jedną rzecz jeść. No to chyba te kluski śląskie. No sorry, jestem taka, ale jestem zafascynowana tym daniem. Jadłam dużo kulturowych, wiesz, dań, ale... No nie wiem, no, może jeszcze ten z ten ekspres Panda Express. No delicious. Ale nie, Panda Express by ci się przyjadł. Orange. No nie orange. Wiem, kurde. Jedna potrawa, a ty co? Może z taki. Ja mam jedno danie, które kocham. Moja babcia całe życie robiła przepyszną kapustę, taką mega kwaśną z grochem, Jaśkiem. Mhm. To musisz to otworzyć i mogłabym mnie to kiedyś. Jeść całe życie, ale ja nie umiem tak dobrze jak moja babcia. Babciu, weź. Mówiłam, żeby przyjechała, nie chcę. Ale nie, pyszne, no... Rewelacja, tylko na Wigilię to jemy, raz w roku moja mama robi, ale myślę, że babcia jednak miała rękę. Za rok może pojadę do Polski, zjem kluski, nie kluski, nie kluski, kapuchę od babci. Kapucha. Czekaj. Ale to jest fajnie, przyjemnie, taki spokój. Gdyby Natalia nie rozmawiała, to byłby spokój. Muszę się zamilknąć. Ej, dobra, wyciągam listę amerykańską, słuchajcie, o zaraz. Boże. Bo to były też fajne pisane. Okej, teraz, widzisz, bo ta lista jest taka bardziej o sobie nawzajem. Aha, okej. Rozumiesz. Dobra, to zacznie, ja potem zacznę dobra, zadawać. Dobra, to jest fajne. Okej, jaka była nasza wzajemnie pierwsza o sobie wrażenie samych siebie, wiesz, siebie nawzajem. Już to tak jakby trochę poruszyłyśmy, ale pierwszy raz co o mnie pomyślałaś, pamiętasz? Ładna, naprawdę ładna, bo jak z tym kapelusikiem ciebie zobaczyłam. O, bo to ze zdjęcia. Pięknie. Tak, ze zdjęcia, a później jak rozmawiałam, to no, powiedziałam sobie, że ona jest zajebista, nie? Naprawdę? Aż dziwne. Aż dziwne, bo wiecie co, zwykle, nie wiem czy tak, spotkaliście takie osoby, gdzie niektórzy są ładni, ale mają taką duszę, powiedziałabym, zepsutą. Taką, wiesz, Maruś nieraz mówił, że spotkał jakieś fajne laski, ale jak ktoś się mówi, złocone, nie? A mówiłaś. No, sorry za ten język, język. No, ale naprawdę takie bardzo pozytywne wrażenie, że kurde, no takie zakochanie jakby, wiecie co? No. A ja pamiętam, że pierwszy jak otworzyłam twój kanał, nie pamiętam jak tam trafiłam, ale trafiłam i otworzyłam twój kanał, pamiętam twoje czerwone włosy długie i tylko tak, ta kobieta jest z Ameryki? I tylko tak szukałam i musiałam naprawdę, chodziłam, niby USA pisała, ale chciałam się dowiedzieć za wszelką cenę, z którego stanu jesteś. To było moje pierwsze, a potem pisałyśmy ze sobą, bo ja ci tam skomentowałam fajny filmik i wszystko. Ja już chyba swój też miałam na kanale ten, bo ja tak jak pewnie przez ten filmik porodowy do ciebie trafiłam. Nie pamiętam. Ale potem jak pisałyśmy, to tak jak mówię, pierwsze takie co odczucie miałam, to takie wow, ale się z tą dziewczyną fajnie pisze. Tak no, ja no, naprawdę ja jak też miałam bucha, takie coś. Masło po bułce. To nie było coś takiego, okej, okay, ja już skończę, bo już mi się nie chce pisać, tak, czy tak. Coś. Nie było coś, czegoś takiego, tylko jakiś szło. Przeszkód, nic, po prostu gładko jakbym. Tak samo z Natalią i rodziną, przyjechaliśmy z Mariuszem i mówię, Boże, chyba ich znam, nie wiem, z 10 lat co najmniej. Tak nam się dobrze gadało. Cały czas. Fantastyczne. Ja życzę każdemu takiej siopsiłki, bym powiedziała. Szkoda, że na odległość. Tylko bliżej do siebie mieszkać, ale to jest
czego się nie da zrobić w życiu, jeszcze nie? Można to pokombinować. Jeszcze życie nic nie napisało nam, także zobaczymy. Ale widzę, że mamy dużo czasu na tym, więc może przejdziemy na twój kanał i skończymy ten filmik. I na Iwony kanale będziemy robić właśnie coś w stylu o naszej relacji. Okej, jasne. I po prostu zobaczymy, jak nam się tam, jakie mamy... A ja myślę, że mam bardzo podobne odczucia, ale zobaczymy. Także zapraszamy was bardzo gorąco na dużo kanał. Dużo lajków pod tym filmikiem chcę i oczywiście subskrypcja dla pięknej mojej Natalii. Zostańcie z nami, idziemy teraz na Polish Spirit, link na dole. Tak. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy. Do następnego. Ale zrobiłaś rakietę tą kawę. Dobrą? No, mocną. A dodałaś tego mleka w ogóle? Trochę, ale było dużo kawy w kubku, musisz kupić, jak chcesz więcej. Thank you. Ty zawołam Mariusza. Nie wołaj go, niech on dzieci mi się zajmie. Nie wołam buty. Nie, kobiety czekają. Nie. Siedzą i czekają. Ale ja nie... Nasz kraj! Fascynatka. Jak się to mówi? Nie no, wiem, dajesz. Słuchajcie, juicy i nie juicy. Miam. Powrotem. Buziaki papa. Tak zawsze kończymy razem.